Ona daje naprawdę ładnie. Nadrabia za kolumny. W tym ustawieniu one trochę słabo basem niestety grają. Subwoofer odkręcony na połowę w trybie movie, niestety nie ma regulacji odcięcia. Technik na subie tak sobie świetnie rady nie dawał. Sony jednak jest do głośniejszego słuchania lepsza. Do mocniejszego, głośniejszego subwooferem dużo w ogóle. Chociaż bez subwoofera w tym ustawieniu, a w tym ustawieniu Technics jest jednak lepszy. Po rogach fajnie słychać. To tak się też nagra. Dalej nie powiem. Każdy zna film. Kaseta zdobyta, nie wiem co to za piosenki. Pierwsza piosenka, szukam jej od dawna, nie wiem co to jest. Tej piosenki też nie znam. Wczoraj jeszcze był inny utwór tej kasety. Ale trzeba przyznać, o, że ładnie. Trochę basu na kolumnach zdjąłem, żeby odciążyć je. Subwoofer, żeby się wytrzymywał lepiej, bo głośniki przez te chodziły. Kolumny, głośniki w kolumnach przez te. Normal.
na połowę odkręcony. Zdjęte trochę na kolumnach. Sagan słabo słychać, to ciche są te głośniki, ciche jest w ogóle sagan tej wieży. Tego też nie znam, tylko drugi utwór znałem, bo to Molel. Może kiedyś jeszcze Technixa nagram na Subie. Przed chwilą go odpalałem, ale przepiłem na Sony, bo Sony lepsze wrażenie robi. Kurde, fajnie to śmiga. Kiedyś jeszcze mam głupi pomysł podpiąć jakiś radiomagnetofon pod subwoofer. Z ED77 tak robiłem, z wyjścia na suba, ze wzmacniacza na suba. Zamiast głośnika podłączyłem subwoofer ten Sony. Może coś jeszcze nagram. Mam do nagrania jeszcze Technixa 404, CH 404 i może jeszcze kiedyś Eric 99 tu przyniosę na górę.